Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy radiowej Trójki i widzów Trójki telewizyjnej oraz internautów. Dzisiaj gośćmi są sami panowie. Wtedy bywa ostro, ale damy rady. W każdym razie postaram się. A panów proszę o zrozumienie i współpracę. Poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Adam Bielan, szef Partii Republikańskiej. Dzień dobry. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. I Trzecia Droga. I minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, pani redaktor, szanowni panowie. Zacznijmy od bakterii Legionella, która stała się bezpośrednią przyczyną śmierci już 8 osób w Rzeszowie. Sprawą zajęła się ABW. Czy to jest działanie nadmiarowe, przesadne, czy też w tym okresie gorącym należy dmuchać na zimne i sprawdzać wszystko, co się niepokojącego dzieje w Polsce? Wczoraj też doszło do dosyć dziwnego zdarzenia. W województwie zachodniopomorskim nieznany sprawca nadał radiotelefonem fałszywy sygnał start-stop na kolei. Przez kilka godzin ruch z pociągów był wstrzymany. Bartosz Kownacki, myśli pan, że wszystko trzeba sprawdzać, wszystko jest ważne, wszystko powinno budzić niepokój? Pani redaktor, nie ma co wprowadzać jakiegoś niepokoju. Jest problem w Rzeszowie. Jaki jest tego powód, to postępowanie epidemiologiczne na pewno wyjaśni. Dobrze, od tego są instytucje ochrony państwa, żeby nawet dmuchając na zimne sprawdzać takie sytuacje i niech to się dzieje. Natomiast też nie wzbudzajmy niepotrzebnie paniki. Przy czym pani to zestawiła z innym już zdarzeniem, które miało miejsce na przeciwnym krańcu Polski, które już rzeczywiście bardziej prawdopodobne, można powiedzieć, że to jest działanie hakerów rosyjskich i trzeba mieć świadomość, że tego rodzaju działania w najbliższych tygodniach będą wzmożone, dlatego te instytucje muszą działać. I z drugiej strony nie jesteśmy w stanie, od razu odpowiadam na tych, którzy uważają, że wszystko można ochronić. Możliwość środków i pomysłów, jakie może nasz przeciwnik, myślę o Rosji, wdrożyć, jest tak duża, że pewnie będą takie ataki, których nie będziemy w stanie się uchronić. I trzeba mieć tego świadomość. Z bólem to mówię, nikogo nie strasząc, ale obawiam się, że przed wyborami czy w trakcie tych wyborów będziemy mieli do czynienia z różnego rodzaju prowokacjami rosyjskimi. Czy ktoś z panów chciałby coś do tego dodać? Czy działania ABW powinny zostać podjęte w takich sytuacjach? Szrot. Pani redaktor, nawet jeśli obce, nieprzyjazne służby nie mają w tym nic wspólnego. Oczywiście tutaj działania naszych służb specjalnych są konieczne. Ale nawet jeśli one wskażą, że to ma zupełnie naturalny charakter, niezwiązany z wrogą działalnością, to nie znaczy, że ośrodki nieprzyjazne Polsce nie mogą tej sytuacji wykorzystywać dla swoich celów, czy to propagandowych, czy nie tylko propagandowych. Dlatego też spokój i prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwa i nie tylko państwa, również samorządu, również wszystkich innych zaangażowanych w zwalczanie tego wydarzenia, instytucji. Dlatego takie prawidłowe działanie jest szczególnie ważne. Przepraszam, ale to taki miałam atak muchy na wodę, ale woda już nie nadaje się. No właśnie, odstawię nie nadaje się. Natomiast oczywiście pan prezydent z tą muchą. Pan prezydent otrzymuje pełne informacje i monitoruje sytuację, bo ona ma jakiś wpływ, trudno powiedzieć jeszcze jaki, na kwestię ogólnie pojętego bezpieczeństwa. To sobie panowie żartują z muchy. Czy ktoś jeszcze chce dodać coś w sprawach poważnych? Redaktor. Krzysztof Gawkowski. Przepraszam. Myślę, że instytucje państwa muszą sprawdzać, muszą wiedzieć, muszą się interesować. Ważne, żeby to było robione na poważnie, nie propagandowo w Polsce. To znaczy, żeby używać instytucji państwa do tego, że obywatel wiedział, że jest zaopiekowany. Nie wiadomo, jaka jest sytuacja w Rzeszowie od strony tego, jak się zaczęła ta epidemia. Wiadomo, że władze samorządowe przy współpracy władz rządowych wojewody walczą. I bardzo dobrze. Teraz chodzi o to, żebyśmy zidentyfikowali początek całego tego procesu, bez względu, jakie on ma charakterystykę. Jest ciepło, są wakacje, są wysokie temperatury, wszystko wskazuje, że mają charakter naturalny. To lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć. Lepiej się jednak w takich sytuacjach zabezpieczyć, niż później żałować, że mogło dojść do jakiejś sytuacji kryzysowej. Ważne, żeby służby w takich sytuacjach współpracowały z sobą, a jednocześnie, żebyśmy też mieli świadomość, że bez względu na jakie różnego rodzaju działania hybrydowe można przeciwko Polsce prowadzić, to one mają tak szeroką gamę,
tak barwa tych kolorów różnych ataków może być różna, że nie tylko hakerzy, nie tylko epidemie, ale możemy sobie wyobrazić, że po prostu gdzieś na światłach w jakimś dużym mieście ktoś przyciśnie wyłącznik i nie będzie działała, nie będą działały światła drogowe. Pamiętajmy o tym, to jest XXI wiek, możliwości są wielkie, służby są od tego, żeby chronić obywatela. Marek Sawicki. Jako były minister rolnictwa chcę powiedzieć, że ja wielokrotnie zwracałem się w różnych istotnych sprawach o interwencję ABW, o interwencję prokuratury, także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo ABW nie jest tylko po to, żeby nas strzec przed jakąś interwencją zewnętrzną, ale również, żeby reagować na różnego rodzaju zdarzenia daleko pozaprawne i niełatwe do wyjaśnienia wewnątrz kraju. Chcę także powiedzieć, że tutaj wspomniana kwestia ataku hakerskiego na kolej, no to nie jest tylko sprawa reakcji na ewentualne zewnętrzne uderzenia, ale to jest także pokłosie tego, co w ciągu ostatnich kilku dni na kolei mamy. To są także problemy wewnętrzne, niekoniecznie wywołane czynnikami zewnętrznymi, bo cała skala, ilość chociażby pomyłek torów w samym na samym Dworcu Zachodnim w Warszawie powinna, że tak powiem, dawać dużo do myślenia, a już te ostatnie trzy dni, które miały miejsce w różnych miejscach kraju, no niestety sprawiają, że Polacy nie mogą czuć się bezpiecznie, przynajmniej podróżując koleją, więc tu rzeczywiście potrzebna jest stanowcza interwencja. Ale już nie przesadzajmy, że nie mogą się czuć bezpiecznie. Przede wszystkim nie mogą być pewni, że na pewno na czas dojadą. Że zdążą na czas, ale panie redaktorze, to, że pociąg jest skierowany na niewłaściwy tor i nie dochodzi jeszcze do katastrofy, to nie znaczy, że jeśli to się będzie powtarzać, to za którymś razem nie dojdzie. Jasne. Adam Bielan. Uwaga natury ogólnej, bo rozmawialiśmy o tych możliwych zagrożeniach zewnętrznych. W oczywisty sposób myślimy o Rosji, która jest krajem, która ingeruje w procesy wyborcze rozmaitych krajów. Jest to udowodnione od lat. W Polsce toczy się kampania wyborcza. Musimy być w związku z tym szczególnie uważni, też odpowiedzialni jako politycy różnych opcji. Tym bardziej, że Polska stała się od czasu wybuchu tej nowej fazy wojny na Ukrainie w lutym ubiegłego roku krajem kluczowym do niesienia pomocy militarnej również dla Ukrainy. Całkiem niedawno zlikwidowano potężną siatkę szpiegowską na terenie Polski, którą organizowali Rosjanie. Również Białorusini w naszym kraju są bardzo aktywni i wszyscy Polacy muszą sobie zdawać sprawę, że wraz ze zbliżaniem się terminu wyborów możemy być ofiarami rozmaitych prowokacji. Andrzej Halicki. Tylko jedno zdanie w nawiązaniu do tego zdarzenia, do którego na szczęście nie doszło, czyli pomyłki, jeżeli chodzi o tor. W Grecji rozpisano wybory po zderzeniu właśnie czołowym dwóch pociągów na trasie Saloniki-Ateny, bo takie były konsekwencje społeczne i polityczne. Premier Mitsotakis akurat ponownie wygrał, ale ten ferment braku bezpieczeństwa był bardzo silną eksplozją nastrojów społecznych. Ale my mówimy o bezpieczeństwie, chwaląc, że tak powiem, w każdym razie nie komentując w żaden złośliwy sposób kwestii zaangażowania słów w szukaniu bakterii, źródeł bakterii, no ale przelatuje rakieta, przelatują balony, a nawet helikoptery. No dobrze by było, gdyby rzeczywiście poziom bezpieczeństwa i aktywność służb, które pilnują naszego bezpieczeństwa, była rzeczywista i stuprocentowa tam, gdzie rzeczywiście to bezpieczeństwo wymaga profesjonalnej pracy. Rozumie pan, że to jest nierzeczywista, czy że po prostu... Mówię o tym, że Polacy mogą nie czuć się bezpiecznie, dlatego, że tego profesjonalizmu brakuje w wielu obszarach, w wielu miejscach. Dobrze, ale chwileczkę, bo wszyscy chcą jedno zdanie. Bo apelowałem o to, żebyśmy byli w tej sprawie zjednoczeni, a pan to upolitycznie. Polacy mają prawo czuć się bezpiecznie. Ale panowie, na naszym terytorium. Panowie posłowie, tu zgłaszał się pan minister Szrot, a wy zaczynacie tutaj mówić jednocześnie. Tak, czekam cierpliwie. Proszę bardzo, pan minister. Ja tylko jedno zdanie i chciałem zwrócić uwagę na jedną interesującą okoliczność. Ostatnio zdarzyła się, że grupa hakerów, których ocenia się jako związanych z Kremlem, a którzy dokonali jednego z istotnych ataków hakerskich na terytorium Polski. Zdarzyło się, że ta grupa oficjalnie podziękowała jednemu z polskich portali internetowych za nagłośnienie tej sprawy. Ja oczywiście nie chcę tutaj zabierać prawa do relacjonowania istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa spraw polskim mediom, ale tutaj też jest potrzebna odpowiedzialność i refleksja w takiej działaniu. Chciałam powiedzieć, że też wiem o różnych innych historiach, których nie
Nie chcę nagłaśniać ze zrozumiałych względów. Proszę bardzo. Tylko panu Hańskiemu odpowiem, że całe szczęście, że nie mamy ministra, który w momencie, kiedy śmigłowiec nawet w działaniach prowokacyjnych przekroczy granicę, od razu nie strzela do niego i nie wywołuje wojny polsko-rosyjskiej czy polsko-białoruskiej. A wiemy, że wśród naszych przeciwników są tacy, którzy by z chęcią chyba taką wojnę wywołali. Więc w ramach takiej ripostu. Panowie, teraz chciałam zapytać... Takim pacyfistą jest, że nawet interwencji by nie było, jakby naprawdę przekroczyli. Jeżeli pan uważa, że należało strzelać do tego śmigłowca, to pan... No, należy się zastanowić. Panowie. No mówiłam, wywołałam... Zauważyć i ostrzec. Panowie. Proszę nie iść w absurdy. Panowie, czy panowie mnie słyszą? Pan poseł Sikorski. Panowie, czy panowie mnie słyszą? Teraz będę pytać o Prigorzyna i proszę o Prigorzynie nie powiedzieć. Dobrze, nie idźmy w absurdy. Chodzi o to, żeby wiedza była i reakcja natychmiastowa, a nie, że turyści robią fotki i dopiero jak jest w mediach społecznościowych... Pan poseł Sikorski, były minister spraw zagranicznych, apelował o to, żeby w takiej sytuacji zestrzelić śmigłowiec białoruski. To by było wywołanie wojny z Białorusią. Mielibyśmy dzisiaj wojnę z Białorusią, gdyby słuchać tego rozmowy. Proponuję, żebyśmy zakończyli ten temat, ale zajęli się tematem pokrewnym, panie... Pochwaliłam pana, że pan się ładnie zgłasza, ale niestety może ja wzbudzam takie emocje, że panowie tutaj sobie... W mojej obecności staczą do gardziołek. Pani redaktor niby nauczycielka taka. Skarci, pochwali. No właśnie. Jak pani marszałek. Jak pani marszałek. I tak będę. No chciałabym panów chwalić. I dlatego chciałabym pochwalić, ale jeszcze nie wiem, co tu się zdarzy. Bo pytanie jest o Prigorzyna. Czy po pierwsze, on na pewno według panów nie żyje, a po drugie, jeśli rzeczywiście nie żyje, to co to oznacza dla nas? Co to oznacza też dla tych domniemanych, ale nie tylko domniemanych, prowokacji ze strony grupy Wagnera, do których byliśmy mentalnie i myślę też w inny sposób przygotowani? Krzysztof Gawkowski. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Putin robi u siebie na podwórku porządki. Robi je w taki sposób, że nie szanuje życia, bo my mówimy o Prigorzynie, ale zginęły też w tej katastrofie cywilne osoby, jak piloci czy stewardesa. Więc tam szacunek dla życia szoruje po dnie, a Putin po prostu musi chyba udowodnić, że jednak trzyma to całe towarzystwo jeszcze za gardło, żeby ktoś się go tam bał. Tak przynajmniej to na dzisiaj wygląda. Chociaż oczywiście warto postawić znaki zapytania, czy na tym pokładzie był Prigorzyń, czy rzeczywiście to wszystko się wydarzyło. Chociaż sama symbolika dla Rosji ważna. Pokazuje, że to pewnie miało wszystko miejsce, bo to jest dokładna druga miesięcznica od tego buntu grupy Wagnera, tego marszu na Moskwę. Mamy też do czynienia z tym, że zostało zabitych, jeżeli to był jak zamach. Jak ktoś powiedział, Putin lubi rocznice. Była to druga rocznica, ale było też tam kilku dowódców. Było kilku dowódców całej tej grupy, no bo nie był tylko Prigorzyn, byli jego też zastępcy, dowódcy poszczególnych. No Wagner przede wszystkim był tak. Tak, ale pojawiła się też taka koncepcja, że rozpoczyna się proces czystek w Rosji. Po tym, jak podnosiło kilku generałów czy przywódców politycznych głowę, mówiąc, że może inna droga i nie wcale wojna to dobry pomysł, to dzisiaj oni wszyscy są albo wyrzucani, albo znikają, albo okazuje się, że wręcz są piętnowani. Więc myślę, że wchodzimy w kolejny etap wewnętrznego kryzysu wewnątrz Rosji, ale jednocześnie może to też być szansa dla Ukrainy, dlatego że Ukraina może to wykorzystywać propagandowo. Widać, że coś się w Rosji mieli negatywnego, a jednocześnie, że wcale nie jest tak, że dzisiaj Putin nie ma przeciwko sobie jakichś ludzi. I pytanie, jak on z tego wyjdzie? Mogą być i pozytywne, i negatywne i dla Europy, i dla świata konsekwencje tych wszystkich wydarzeń. Na pewno to nie jest tak, że dzisiaj jedną katastrofą coś się zamknęło. Zamknęła się historia jednej osoby, grupy Wagnera w osobie dowódcy, ale nawet nie jest jasna sprawa tego, co się wydarzy z tą grupą, bo jej duża część stacjonuje już na Białorusi. No to teraz, skoro jestem nauczycielką, to do odpowiedzi pana Adam Bielan. Dziękuję bardzo. No, oczywiście w przypadku Rosji zawsze mnożą się teorie spiskowe, ale wydaje mi się, że tutaj prawdopodobieństwo, że Prigorzyn gdzieś spowodował takie
taką katastrofę po to, żeby ukryć swoją tożsamość i zniknąć, jest praktycznie zerowe. Prygozin nie kontroluje służb rosyjskich, a to one z całą pewnością musiały stać za strąceniem tego samolotu, bo chyba nikt nie wierzy w zwyczajną katastrofę, zwyczajną w cudzysłowie oczywiście. Putin jest osobą mściwą. My też słabo wierzymy w ewentualną rzetelność ustaleń komisji, które tam badają. Putin jest osobą mściwą, która morduje własnych obywateli. Słusznie pan przewodniczący przywołał też ofiary cywilne, zupełnie bezbronne. Ale Putin taki jest od roku 99 i 2000, kiedy spowodował wybuchy bloków mieszkalnych na terenie Rosji po to, żeby doprowadzić do II wojny czeczeńskiej, i która miała mu podnieść popularność w toczącej się kampanii prezydenckiej. I każdy, kto zajmuje się sprawami Rosji, wie to od kilkudziesięciu lat. Niestety w Polsce nasi poprzednicy prowadzili politykę zbliżenia z tym mordercą, z tym zbrodniarzem, i przez kilka lat Polska zabiegała o względy Władimira Putina. Nasz premier jeździł do Moskwy, chwalił się tym, że poprawił relacje po rzekomo złych dla Polski rządach Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007. Pamiętajmy o tym, bo o tym są również te wybory. Czy wróci polityka resetu, zbliżenia z Rosją, rozbrajania naszej armii, doprowadzenia do sytuacji, że mieliśmy najmniej liczną armię w najnowszej historii Polski, poniżej 100 tysięcy żołnierzy, czy też i polityka, o której tak wstrząsająco mówił niedawno jeden z dowódców polskiej armii, polityka, w której Polska miała się bronić za linią Wisły, czyli mieliśmy oddać połowę terytorium Polski w przypadku ewentualnej agresji ze strony Rosji. Mielibyśmy setki takich zdarzeń, jakie widzieliśmy na Ukrainie. To teraz oddajmy głos Andrzejowi Halickiemu, bo musimy troszeczkę się zciszyć. No to była wypowiedź niedouczonego i nieprzygotowanego do lekcji ucznia. A ja jeszcze teraz przypomnę pytanie główne. Co oznacza... Zgłasza, ja proszę pani, on nie umie. Co oznacza śmierć Prigożyna? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ten cały wątek, który poseł Bielan próbował włączyć w tą swoją wypowiedź, oparty jest na nieprawdzie. Przypomnę słowa Lecha Kaczyńskiego, przepraszam, Jarosława Kaczyńskiego po śmierci jego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kiedy mówił: do przyjaciół Rosja, adresowane... Pan doskonale wie. Do przyjaciół Rosjan, do także do obywateli, ale do partnerów politycznych nie, swoje przesłanie. Niczego takiego nie powiedział. Zapowiadając i potwierdzając, że w tych... Ale ja panu nie przeszkadzałem, a proszę wysłuchać. Ale prostuje tylko kłamstwo, ewidentnie. Potwierdzał, że na Placu Czerwonych miał być właśnie prezydent Lech Kaczyński gościem defilady i gościem celebry, którą przecież Kreml... nie było. Ale miał być nawet z generałem Jaruzelskim. Bo ja pamiętam rozmowy z Władysławem Stasiakiem. Prezydent Kaczyński był w Tbilisi w 2008 roku. I bardzo dobrze, że był. Ale proszę nie wszystko, opowiadać... Żeby nie było. Jako rząd robiliście nie, wszystko, żeby było. Nie chcieliście dać samolotu. Panowie, nie idźmy więc na manowce, bo zaraz się pochodzimy już Putin dalej. To, że krew na rękach, jest nie będzie możliwe. To, że PiS przeinacza historię, to też jest oczywiste i gotów ale jest kłamać. Proszę tylko... Putin miał krew na rękę przez 20 kilka lat. Proszę sobie a przypomnieć... A politykę resetu proszę w 2008-2009 bardzo roku. Kategorycznie w tej kwestii wypowiedzi naszej i obecność również Sikorskiego tam, gdzie pan wskazał, czyli w Tbilisi. Jeżeli mówimy o tej sytuacji, tak, z grupą Wagnera. No ona jest oczywiście założona przez rosyjskie służby i służyła Putinowi i służyła i będzie służyć. Grupa założona. Póki Putin ma władzę. Natomiast ta sytuacja, która oczywiście wymaga śledztwa i potwierdzenia, no nie ma jakichś danych, żeby to rzeczywiście rakietą zestrzelono ten samolot, raczej ładunek. Ale Prigożyn raczej został zabity. No to jest oczywista egzekucja. To nie znaczy, że nie ma buntu i nie ma fermentu w Rosji. I z tym musi sobie też Putin poradzić. No właśnie, czy ten ferment to jest taki ferment, na którym zależałoby krajom demokratycznym, czy to jest taki ferment? Nie, ja w ogóle w takie spekulacje uważam, że to jest kraj mafijny, kraj, w którym zbrodniarze... Że może być jeszcze gorsze zło niż Putin. Może być jeszcze gorsze zło niż Putin, oczywiście. Chociaż trudno sobie to wyobrazić. I przypomnijmy sobie, że ten marsz na Moskwę
Przecież przy akceptacji również armii rosyjskiej, bo oddano lotnisko, magazyny, no było przyzwolenie, nawet przyzwolenie społeczne, bo przecież ludzie klaskali na ulicach, to były te obrazki zadziwiające i zatrważające. Skończył się w sumie w bardzo dziwny sposób 200 kilometrów przed Moskwą. To nie jest tak, że on był sam. Czyli ma skierowkę. I na to zwracam uwagę, że nawet po jego zabiciu też jest to coś, co jest źródłem tego... No, tego puczu. Myślę, że to są takie sprawy, które zbadają po wielu latach historycy. Ja uważam, że to będzie ciąg dalszy po prostu i będą historycy dokładnie to oceniać, ale dzisiaj również muszą oceniać to analitycy na bieżąco, bo sytuacja jest bardzo, bardzo groźna. Bartosz Kownacki. Tak, nasz programowy kujonek się troszkę nie douczył. Dobrze, już dajmy spokój, już raz był żarcik o tej nauczycielce, już nie kontynuujmy. Pamiętam wszyscy 10 kwietnia, pamiętam jak Donald Tusk ściskał się z Putinem, jak się ścigał, żeby autokar z Jarosławem Kaczyńskim nie dojechał wcześniej do Smoleńska. Jarosław Kaczyński było, mimo prób rosyjskich, nie miał zamiaru spotykać się z Putinem i z tymi zbrodniarzami. Także jak pamiętam, jak na Molo w Sopocie pan Donald Tusk niemalże za rączkę z Putinem spacerował i sobie z dzióbków pili. Więc to, ale to zostawmy, panowie, bo to jest na inny program, ale są może rzeczywiście na inny program, bardzo, równie ważne sprawy. Bo ta sprawa też ma powiedzieć. Jest bardzo ważna. To jest bardzo ważna sprawa. Po pierwsze, uważam, że cały pucz Prigozina był kontrolowany przez stronę rosyjską. Intencja Prigozina była może trochę inna, ale więcej można porównać do tego, co działo się w Turcji kilka lat wcześniej. Znaczy, Putin od pewnego momentu wiedział, że do czegoś takiego dojdzie, chciał sobie sprawdzić i wyczyścić przed pole tych, którzy są nielojalni. Pozwolił, żeby to wojsko podeszło pod Moskwę, później rozliczył wszystkich przeciwników i można powiedzieć, że jestem niemalże pewien, że prawie, że sam nacisnął ten guzik. Dziwię się, że ktoś to taki jak Prigozin mógł uwierzyć, że ma jakiekolwiek od kogokolwiek gwarancję bezpieczeństwa. To była kwestia czasu, czy to będzie miesiąc, pół roku czy rok, ale że tego człowieka nie będzie. To jest inne pytanie, znając mściwość Putina i w ogóle mentalność rosyjską, czy to się skończy na Prigozinie, czy nie dotknie także całej jego rodziny, bo to równie może dobrze tak wyglądać. Tak, ale zastanów się, co to dla nas znaczy? Czy w ogóle coś znaczy? Czy bardzo czy dużo się znaczy, nic dlatego że po pierwsze zostało zlikwidowane, to zostało powiedziane, całe kierownictwo grupy Wagnera. Czyli grupa Wagnera jako grupa ludzi przechodzi pod bezpośrednią kontrolę siłowników Federalnej Służby Bezpieczeństwa. I to oni będą wydawali im polecenia. Co więcej, proszę zobaczyć... To, co się zdarzyło, to nie jest dla nas dobra wiadomość. Nie jest dobra, tylko że ci ludzie nie mają de facto powrotu do Rosji. Ich jedyną drogą to jest droga na zachód. Oczywiście nie na zachód w sensie ucieczki, tylko wykonywanie poleceń rosyjskich siłowników. Tak jak jeszcze można myśleć, że taki zwyrodnialiec jak Prigozin mógł w jakimś sensie tą grupę chcieć bronić, bo tak to wyglądało przynajmniej z jego relacji. Mógłby się nie godzić na pewne akcje, na przykład prowokacyjne na granicy, bo wiedziałby, że one są skazane na porażkę. Tak w tym momencie ci ludzie będą po prostu zwykłym mięsem armatni. Mają do wyboru zginąć w Rosji lub na przykład zginąć na Białorusi, dokonując jakiejś prowokacji w kierunku Litwy, Łotwy, także Polski. Czyli straceńcy mogą nam zagrażać jeszcze bardziej niż czasem. Jedno zdanie do tego sporu dotyczącego 10 kwietnia, bo panowie próbujecie się licytować. Błagam krótko. Ja tylko chcę przypomnieć ministra obrony narodowej późniejszego, Antoniego Macierewicza, jak szybko ewakuowało się ze Smoleńska i to też warto by się nad tym zastanowić. Natomiast panowie, drodzy państwo, Rosja jest krajem mordów politycznych od setek lat. I niezależnie od tego, czy to jest Rosja carska, czy to jest Rosja komunistyczna, czy to jest Rosja KGB, czy to jest Rosja Putina, tam zawsze mordy polityczne były na porządku dziennym. Natomiast ja nie do końca jestem przekonany, że i Utkin, i Prigozin rzeczywiście zginęli. Grupa Wagnera jest zbyt silna i zbyt rozproszona w wielu regionach świata, przede wszystkim w Afryce, żeby mówić o tym, że to, że ich kilkudziesięciu, czy kilkuset, czy nawet kilka tysięcy przemieścili na Białoruś, to nagle nad to całą grupą Wagnera bierze, że tak powiem, dowodzenie sam Putin. Różne grupy siłowników rosyjskich służb mają swoje różne interesy na świecie. Z tych interesów czerpią pełnymi garściami rosyjscy oligarchowie i tak łatwo z tych źródeł dochodu i z tego grabienia słabszych regionów świata Rosja nie zrezygnuje. W związku z tym być może jest to jakieś przegrupowanie, być może trzeba było tych dwóch zlikwidować i Putin to zrobił, ale na pewno Putin jako grabieżca
także innych obszarów rejonów świata, słabszych rejonów świata, z tej grabieży nie zrezygnuje. Przecież kopalnie diamentów, inne zasoby, które oni eksploatowali, wojny w Afryce, które prowadzili i wywoływali, jedynie Ameryka mogła im się przeciwstawić, one nadal będą miały miejsce. I ja tutaj przypominam, że 1-9 września mamy kolejne odsłonę manewrów Zapad, więc też polskie siły zbrojne, ochrona polskiej granicy musi być szczególnie wyczulona, bo nie wiadomo, co teraz po tym zdarzeniu, po tej katastrofie ci Wagnerowcy zrobią i w jaki sposób ewentualnie Putin zechce ich z powrotem przemieścić w inne regiony. Mam nadzieję, że polskie służby zdają sobie z tego sprawę, że niebezpieczeństwo jest właśnie na tym odcinku i robią coś, żeby ewentualne skutki udaremnić. Paweł Szrot. Powiem może trochę prowokacyjnie. Proszę nie prowokować. Nie ma większego znaczenia, czy Jewgenij Prigożyn żyje, czy nie żyje. Został uśmiercony oficjalnym komunikatem z Kremla. Wrócić może wyłącznie jako Dymitr Samozwaniec. Ja wiem, że w historii tego kraju są takie wydarzenia, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. To po pierwsze. Po drugie, panowie posłowie Halicki i Gawkowski mówili tutaj o swoich nadziejach, że jest to jakiś element czystki skierowanej przeciwko zwolennikom, przeciwnikom wojny w Rosji. Ja uważam, że najgłośniej krytykują w tym momencie Putina ci, którzy czy to są wojskowi, czy członkowie organizacji paramilitarnych, jak na przykład otoczenie samego Prigożyna, czy jacyś publicyści. Najgłośniej Putina w Rosji krytykują ci, którzy uważają, że wojnę się powinno prowadzić lepiej, ostrzej, bardziej intensywnie i z pomocą wszystkich dostępnych środków. Ci, którzy byli przeciwko wojnie, albo siedzą w łagrze, albo są za granicą, albo po prostu nie żyją. I jeszcze jedno pytanie, proszę panów. Ostatnie zdanie. Pan prezydent monitoruje wnikliwie tą sytuację, ale przede wszystkim oczywiście pod względem obecności najemników grupy Wagnera na Białorusi w tamtejszych obozach. Teraz króciutko, po jednym zdaniu. Bo tu chyba się nie zrozumieliśmy, panie ministrze. Ja powiedziałem, przyznając zresztą rację pani redaktor, że może być tylko gorzej z naszej perspektywy, z perspektywy świata zachodniego i demokratycznego. Tak, to prawda. Bo to jest właśnie, zgodnie z przyklaskiwaniem przez tych ludzi, którzy byli na ulicach, witali tę kolumnę przejeżdżającą przez miasto, oczekiwanie jeszcze twardszej, silnej ręki i jeszcze bardziej militarnego państwa. Panie pośle, ja widziałem na nagraniach z Rostowa nad Donem ludzi, którzy ubliżali Wagnerowcom na ulicach. Proszę panów, jeszcze jedno pytanie dotyczące naszego bezpieczeństwa i dotyczące wszystkiego tego, co się z problematyką Rosji wiąże. Mianowicie wczoraj w klubach pojawiło się pismo pani marszałek Sejmu, potwierdza pan tak, że do 29 do 20 jest termin na zgłoszenie kandydatów do Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. I tu pytanie do opozycji, poproszę po jednym zdaniu. Czy nadal państwo uważają, że nie należy zgłaszać kandydatur do tej opozycji i tego państwo nie zrobią? Krzysztof Gawkowski. Nie da się jednym zdaniem. Da się jednym zdaniem. Da się powiedzieć. Bo mówisz o tym wielokrotnie. Tak, tylko że popatrzmy też na perspektywę czasową. Mija 2 miesiące czasu, kiedy ta gra wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości się toczy, bo prezydent, premier, zmiany, ustawa, ktoś komuś coś powiedział, podpowiedział, albo na koniec się okazało, że cały ten akt jest nielegalny, bo tak stwierdziła Komisja Wenecka i dochodzi do powołania komisji na ostatnim posiedzeniu Sejmu, czyli mamy powołać komisję podczas takiego, można powiedzieć, okresu zawieszenia sejmowego do wyborów. Po co to robimy? No, mamy powołać tą komisję, żeby zamiast Sejmu odbywała się spektakl, który będzie atakował opozycję, będzie można kogoś wezwać, komuś powiedzieć, że jesteś szpiegiem. Nie podoba mi się to, nie już tylko dlatego, że to jest cały ten akt źle przeprowadzany prawnie, tylko dlatego, że mamy do czynienia z komisją wyborczą, a nie komisją weryfikacyjną. Da się jednym zdaniem, już pan powiedział bardzo dużo, ponieważ ja mam tutaj plany. Jesteśmy przeciwko, lewica nikogo nie zgłosi, będzie bojkotowała pracę tej komisji. Kropka. Andrzej Halicki, też bardzo proszę. Jednym słowem nie, a dwoma nie zgłosimy, czyli nikogo nie zgłosimy, dłuższym zdaniem. Marek Sawicki. Mówiłem wielokrotnie, że komisja ma charakter niekonstytucyjny i że sami politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chcieli w niej uczestniczyć, stąd te zmiany. Zobaczymy, czy PiS znajdzie kandydatów do tej komisji i zgłosi rzeczywiście do 28. My nikogo 9? Nie zgłaszamy. 9. My nie zgłaszamy. Czyli to jest do wtorku. Znajdzie Prawo i Sprawiedliwość kandydatów? Może już ma? I czy to nie jest problemem, że nie będzie, jeśli rzeczywiście tak się stanie, jak obiecują tutaj przedstawiciele opozycji,
że nie będzie tam tychże przedstawicieli? Pierwsze znajdzie, po drugie Komisja Wenecka nie jest do tego, żeby ustalić, co w Polsce jest konstytucyjne, co jest niekonstytucyjne, chyba że zmieniliśmy konstytucję w Polsce. Ja nie znam tego przepisu, więc prosiłbym pana posła Gawkowskiego, żeby wskazał. Ja po trzecie rozumiem, boją się, chcą, żeby tej komisji nie było, bo jak ona zacznie funkcjonować, to pokaże prawdę o tym, co działo się za czasów Prawa i Sprawiedliwości i za czasów Platformy Obywatelskiej i nie da się wtedy żonglować, mówi, żeby chodziliśmy, ale nie chodziliśmy za rączkę w Sopocie. Będą fakty. Mają państwo kandydatów tylu, ilu potrzeba? Nie jest problem znaleźć kandydatów. Chcielibyśmy też, żeby później nikt nie mówił, ta komisja jest upolityczniona. Mogą być przedstawiciele również opozycji, mogą składać różnego rodzaju wnioski. Jasne, nie chcą, bo wiedzą, że nie ma po co składać. O tym już mówiliśmy, że rząd nie chcą. Rzeczywiście Prawa i Sprawiedliwości był, nieważne o którym mówimy, rusofobiczny. Powiedział to sam Donald Tusk. To proszę, może Adam Bielan wie, czy są kandydaci do komisji, czy to jest problem? Z tego co wiem, nie ma problemu, są kandydaci, ale nie jestem upoważniony, żeby przedstawiać nazwiska. To jest. Ale czy to jest problem, że to będzie komisja bez opozycji, czy nie? Mam nadzieję, że będą przedstawiciele opozycji zgodnie z regulaminem Sejmu i z ustawą. Mają prawo zgłosić swoich przedstawicieli. Mam nadzieję, że z tego nie zrezygnują. I jedno zdanie, minister Szrot. Czy to jest problem według pana, jeśli by tak było, że ta komisja składałaby się tylko z kandydatów wskazanych przez Zjednoczoną Prawicę? Jedyny mój komentarz jest taki, który udzielam od dłuższego czasu. Panu prezydentowi zależy, żeby ta komisja została powołana, żeby Polacy zbliżyli się jak najbardziej do prawdy. Po to tą ustawę poprawiał w tym szybkim trybie i to jest dobra informacja. Politycy PiSu jeżdżą, to już jest nowy temat, temat kampanijny, jeżdżą po kraju i mówią, Tusk równa się bezrobocie. Bezrobocie stało się na tę chwilę głównym tematem kampanii wyborczej, a to za sprawą złożenia pozwu wyborczego przez Koalicję Obywatelską. Po tym jak Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło spot, gdzie jedna z osób wypowiadających się mówiła o 15% bezrobociu. No i sąd orzekł, że nie można tego rozpowszechniać, ponieważ to bezrobocie nie sięgało wyżej niż 14,4%. A Borys Budka mówi, że to, że Kaczyński to bezrobocie, bo tam, gdzie rządzą samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości, właśnie tam, o teraz mi długopis, tak. Przepraszam, mucha, długopis, wszystko naraz. To właśnie tam jest bezrobocie. To co o bezrobociu powie przedstawiciel lewicy? Jak pan patrzy na ten spór? Czy to jest w ogóle ważny temat kampanijny? Nie ma w Polsce bezrobocia, żeby o nim mówić. W Polsce jest inflacja, drożyzna, do której doprowadził PiS. 2 lata skumulowanej inflacji, 30%. Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali o tym, co zrobić, żeby portfele Polaków były bardziej zamożne i pełne niż to, czy jest bezrobocie. Bezrobocie było kilkanaście lat temu. Za to została Platforma rozliczona, ale dzisiaj to PiS trzeba rozliczać za to, że mamy takie wielkie problemy dotyczące gospodarki. Nie da się ukryć wad, które stoją za tym. Nie ma pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie ma współpracy z Unią Europejską. Te pieniądze przecież w Polsce mogły pracować od 2 lat. Czyli ten temat jest nieważny i nie ma tak, że jakby się zmieniły rządy, to mogłoby wrócić bezrobocie. Tak pan uważa? Ale mamy rozliczać za to, co tu jest i teraz. Znaczy, jeżeli mamy dawać i kusić się, że w przyszłości może będzie bezrobocie, to w przyłości może będzie inflacja 75% ze rządów PiSu. Znaczy, no jasne, ale taka jest kampania, że wszyscy rozliczają w różne okresy. Ale rozliczajmy za to, co jest w ostatnich 2 latach, co jest w 3 latach, co jest za kadencji PiSu, a nie opowiadajmy o tym, że 15 lat temu mieliśmy większe bezrobocie. No 25 lat temu mieliśmy też jakieś kłopoty i mieliśmy też kłopoty związane z COVID-em. No, to nie jest tak, że w kampanii mamy mówić o sprawach, które sięgają gdzieś hen daleko. Mówmy o tym, co jest tu i teraz. Byłem wczoraj i przedwczoraj w okręgu wyborczym. Rozmawiałem z mieszkańcami Tucholi i Sępólna. Na tych spotkaniach ludzie mówią, mamy pusto w portfelu. Dobra, dostaniemy 13, pojawiła się 14, ale kredyt wzrósł mi 100%. Ale leki płacę 100% więcej. Ale podstawowe produkty żywnościowe 70% więcej. I to czyli trzeba mówić o pieniądzach, a nie o bezrobociu. Nie, trzeba mówić tu i teraz o problemach, a nie o jakiejś imaginacji tego, że 15-10 lat temu były wielkie problemy. Adam Bielan, jak pan to odbiera? Premier jest bardzo zadowolony z tego, że Platforma złożyła ten pozew, bo jest o czym mówić, ale jak pan widzi, to nie wszyscy zamierzają o tym mówić, bo uważają, że to nie jest problem. To jest bardzo ważny problem w polskiej polityce i w Polsce generalnie. Ja byłem z kolei wczoraj na bardzo dużym spotkaniu w powiecie radomskim, gdzie pamięć o bardzo wysokim bezrobociu za rządów Tuska jest wciąż żywa. Za rządów Tuska bezrobocie sięgało ponad 14%. Ponad 2 300 000 ludzi było bez pracy. Dzisiaj to jest grubo poniżej 800 tysięcy. Mamy najniższą stopę bezrobocia w historii, najnowszej historii Polski.
mamy drugą najniższą stopę bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Spośród 27 państw tworzących Unię Europejską, tylko na Malcie bezrobocie jest minimalnie niższe niż w Polsce. I to jest olbrzymia zasługa rządów Zjednoczonej Prawicy. My przeszliśmy suchą stopą przez COVID, przez lockdowny, kiedy było zagrożonych setki tysięcy miejsc pracy. Proszę zobaczyć, jeżeli pan przewodniczący Gawkowski mówi, że nie ma bezrobocia w Polsce, dziękuję bardzo za tę laurkę, ale mówi, że to nie jest dzisiaj problem, to proszę zobaczyć, co się dzieje w krajach rządzonych przez kolegów również partyjnych z Europejskiej Partii Socjalistycznej na południu Europy, w Hiszpanii, dwucyfrowe bezrobocie, ponad 25% bezrobocia wśród młodych ludzi. To jest realny panie problem. Panie pośle, jest część ekonomistów, którzy zwracają uwagę, że to, że nie ma teraz bezrobocia, to jest także efekt tego, no efekt demografii, że mniej jest tych osób, które są w wieku produkcyjnym. Ale, pani redaktor, stąd sprowadzamy pracowników za granicę. Prawda, gdyby to była prawda, to przecież prawda. Tego rodzaju trendy demograficzne są obecne na całym kontynencie europejskim. No właśnie w tym kontekście to mówię, W Hiszpanii, w Grecji, we Włoszech, w Portugalii to bezrobocie jest, powtarzam, dwucyfrowe i bardzo wysokie wśród młodych ludzi. A Hiszpania, Grecja, Włochy nie przyjęły ponad miliona uchodźców z Ukrainy, których również rynek pracy musiał wchłonąć. Więc to, że nie ma dzisiaj bezrobocia, tak jak powiedział pan przewodniczący Gawkowski, jeszcze raz mu za to dziękuję, to jest zasługa, to jest zasługa Zjednoczonej Prawicy. I ostatnie zdanie. Pamiętamy wysokie bezrobocie za rządów Tuska. Tusk chce wrócić. I zgadzam się w pełni ze słowami Jarosława Kaczyńskiego, że to Tusk jest dzisiaj największym zagrożeniem dla naszego kraju. Mam nadzieję, że Polacy będą mądrzy i nie pozwolą na powrót Tuska. Andrzej Halicki, dlaczego wtedy, bo pan był ministrem, co prawda to trochę później, ale dlaczego było takie wysokie bezrobocie wtedy? Pierwsze, bo to było po kryzysie, ale... Bo tutaj kolega... I ono rosło, podczas rządów. Na tej samej uczelni, ale chyba nie dokończył. To też musiałbym tutaj... I ono rosło, i to bezrobocie rosło. Znaczy najpierw spadało, a później rosło. Przede wszystkim mamy katastrofalną sytuację gospodarczą, bo Polska jest jedynym, w tej chwili w Szwecji jest mała recesja, ale jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie jest recesja. Mamy recesję i mamy spadek. Polska jest krajem, który ma największy wzrost czerwona PKB od Polska 2019 na tle roku w całej zielonej Europy. Panowie chyba czerpią inne dane albo zajmują się tymi, które są wam po waszej myśli. Nie. Bo każdy z panów mówi co innego. Ten, który jest napędza gospodarkę, to jest około 100 tysięcy firm, trochę więcej. 27 tysięcy zawiesiło działalność. 1/4 rynku budowlanego zawiesiło działalność. Łącznie w Polsce w pierwszym kwartale zamknęło działalność 110 tysięcy firm. Sytuacja braku pieniędzy jest oczywiście wynikiem inflacji, ale także tego, co związane jest z miejscami pracy. No dobrze, panie pośle, ale ja pana pytałam też, dlaczego? Ja pytam bez jakiejś intencji, po prostu pytam. Pytam pana, dlaczego czy ja bym mogła dokończyć, panie pośle Adamie Bielanie, nawet proszę panie bardzo. Szefie Adamie, wszystkich szefów republikanów, szefie. Wszystkich szefów jest tylko jeden. Ja nie jestem, ale... Więc chcę... Ale ja bym chciała zapytać, według pana, dlaczego to bezrobocie najpierw spadało? Bo to był taki spadek, który się zaczął w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości po wielkim bezrobociu na początku lat 2000 i jeszcze w końcówce 90. I dlaczego ono znowu zaczęło rosnąć? Kiedy zaczęło rosnąć? Za rządów Donalda Tuska. No nie, no... Jak to no? Rosło. Mamy sytuację, której panie pośle, doszliśmy... Naprawdę, panie jest na podstawowych danych. Oczywiście, że za waszych rządów były lata, no kiedy rosło. No więc przypomnę, że najlepszą sytuację gospodarczą 2014-15, wtedy akurat byłem ministrem, więc mogę te dane przytoczyć. Mieliśmy nie tylko zrównoważony budżet, obsługa długu było kilkumiliardowa. Jaką mamy teraz? W tym roku chyba 60 miliardów. Sama obsługa zadłużenia. Dlaczego uciekał od tego tematu? Bo to jest ten koszt, za który płaci. Panie pośle, ma pan rację, że pod koniec ono zaczęło spadać. Właśnie. Natomiast i teraz był taki moment ta sytuacja doprowadziła do tego, że mieliśmy wzrost gospodarczy w stosunku do całej Europy, która miała recesję i byliśmy jedynym krajem
tak zwaną Zieloną Wyspą, też pamiętacie, możecie z tego szydzić. Jeżeli doganialiśmy wtedy Zachód, jeżeli chodzi o poziom życia i dochód na jednego mieszkańca, bo doganialiśmy, to dzisiaj tracimy ten dystans do większości krajów unijnych. Pośle, to jest dlaczego? Bardzo za waszych rządów. Bardzo rosło, świetnie, rosło, bardzo świetnie. Rosło do kamery. I teraz pokazać. Mówię, że to są najważniejsze kamera czynniki pokazuje, gospodarcze, nie, dlatego, że dziś kilka lat zadłużamy... Dlaczego? Spadało konsekwentnie dlaczego? Tylko za naszych rządów. Że dziś... A my nie mieliśmy kryzysu? A teraz nie było kryzysu w Europie? Ale możesz, a jednak bezrobocie w Polsce nie drogi rosło. Adamie, na chwilę uspokoić, bo proszę, to nie jest dokończ. Spotkanie z ciekawym człowiekiem, dokończ. Tylko nasza dyskusja. No to jest w ogóle spotkanie z sześcioma ciekawymi ludźmi. Właśnie. Mam wrażenie. I mam nadzieję, że wreszcie będziemy siebie słuchać nawzajem. Jeżeli dziś zadłużamy się dużo szybciej i na dużo większą skalę niż za Gierka, to za Gierka ostatnie raty spłaciliśmy w 2013 roku, mając redukcję 50% z nich. Patrzę na zegar, kto będzie, głos, kto będzie spłacał i kto będzie spłacał to zadłużenie. 13-krotny wzrost kosztów obsługi zadłużenia. To są ogromne pieniądze. Jeżeli mówimy o stanie gospodarki, prosić, to jest katastrofa i czują to Polacy w sklepach. Państwo doprowadzili do katastrofy, mówi Andrzej Halicki, proszę się bronić. Proszę, nieprawda, jeszcze raz nieprawda. Co nieprawda? PKB wzrasta i to, że w jednym czy drugim kwartale spadł, to nie znaczy, że w roku 2023 nie będzie wzrostu PKB. Będzie i idę o zakład, przyjmuje pan ten zakład, możemy spotkać się oczywiście, w styczniu. Że przyjmuję, dlatego że w tym marcu przyszłego zakłady roku są zakazane. I zobaczy pan, że wzrost PKB jest, więc proszę nie podać takich dyrdymałów i nie straszyć. Czy moje zakład pisem, zobaczymy, bo... dlatego że super, jest recesja, się, mamy w tej chwili minus 3, jeżeli chodzi o kwartał do kwartału. A te wybory, największy tak, będą między innymi o bezrobocie. Będziemy porównywali, czy chcemy takiej Polski, jak jest za czasów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie bezrobocie jest dwuprocentowe, czy takiej, jak za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie bezrobocie było ponad 14%. I zastanawiam się, patrzę na pana posła Gawkowskiego, połknie was ta platforma, połknie, bo on w zasadzie pan uważa, że za platformę było super. Wiem, że byście chcieli tą koalicję, powrót do bezrobocia, zresztą za waszych czasów też było bardzo wysokie. Ale mówi pan o powiecie Sępoleńskim. Niech pan coś powie o inflacji. Mój powiat. Ale o inflacji niech pan powie. Ale ja panu przerywałem. A inflacja? Ja panu przerywałem już ten mem, można powiedzieć, pana Budki, który wstawił deflację i chwali się deflacją za czasów platformy. Ale jest w Polsce inflacja, czy nie ma? Jest inflacja, czy nie ma? Tylko tyle. Jest, czy nie ma? Tak, czy nie? Ja pana bardzo lubię, ale ja pan nie przerywam. Dobra. Mówi pan o powiecie sępoleńskim. Wie pan, jakie było bezrobocie w powiecie sępoleńskim za czasów Platformy Obywatelskiej? 27%. No, przegra pan. Proces pan przegra. 26 z kawałkiem. Wie pan, jakie było w powiecie, gdzie rządzi pan ale Brejza. Dzisiaj nie ma go. Powiecie, pan, dzisiaj jest inflacja w powiecie sępoleńskim. To jest problem. Inflacja. W mieście, gdzie rządzi pan Brejza, 24% z haczykiem, bo nie chcę zadawać ale się na proces. Wiemy to, tylko to wie pan, było 10, w województwie kujawsko-pomorskim jedno z największych bezrobocie. Ponad 19... Rządzicie 8 lat. Ci ludzie, panowie, ale chwileczkę, pani redaktor. Nie, ale to nie może być tak, że panowie mówią jednocześnie. Wie pan, co mi mówiła kobieta, która prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie sępońskim, gdzie było mnóstwo gospodarstw popegierowskich? Z płaczem odmawiała ludziom, którzy przychodzili w sierpniu do pracy, prosili o pracę za czasów Platformę, bo chcieli kupić podręczniki dzieciom do szkoły. Ale z płaczem odmawiała, oni płakali. Ma pełny a dzisiaj, ma a dzisiaj pani nie ma tego bezrobocia. Czasy mogą wrócić. Panowie, że ci rodzice nie mogą będzie tak. Koniec. Za wyprawkę nie. Zeszyty dobrze. Dla dziecka. Mogą Marek Sawicki, panowie milczą. Nie ma problemu i nie ma biedy w powiecie sępoleńskim. Panowie, nie, naprawdę. Naprawdę przekroczyliście wszelkie granice. Proszę się nie dołączać do przekraczających granice. Teraz Marek Sawicki. Panowie, pogodzę was. Wprowadziliście akurat. I spotem, i procesem sądowym spór historyczny. Główny Urząd Statystyczny kilka miesięcy temu informuje nas. W najbliższych 2-3 latach w Polsce potrzeba będzie 200 tysięcy rąk do pracy. Do zbiorów sezonowych w rolnictwie nie ma ludzi, nie ma w ogóle możliwości zatrudnienia kogokolwiek. I teraz od półtora roku praktycznie nie mamy strategii zatrudnieniowej, imigranckiej, jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce. I może o tym w ramach kampanii wyborczej porozmawiajmy, o przyszłości. Bo to, co powiedział poseł Halicki, 110 tysięcy firm zamyka się, wie pan dlaczego? Dlatego, że nie mają ludzi do pracy, dlatego, że prawo jest niepewne, dlatego, że za drobne uchybienie zamyka się konto bankowe firmy i firma po 3 latach
musi się zwinąć. Jeśli patrzymy na rynek pracy, to dla mnie najświetniejszym przykładem obrońców polskiego kapitału i polskiej gospodarki to jest upadek Ursusa. 4 lata temu Ursusowi zablokowano decyzją KNF-u i Państwowego Banku, zablokowano konto. Po 2 latach sąd orzekł, że niesłusznie, ale firma już w tej chwili jest w stanie upadłości. Polska firma, która produkowała ciągniki, maszyny dla tych średnich, małych gospodarstw rolnych. I dziś te średnie, małe gospodarstwa rolne są skazane na kupowanie wielkich, zachodnich ciągników, które do powierzchni, do struktury tych gospodarstw kompletnie nie są dostosowane. Więc mówmy o tym, jak zmienić ten obszar, żeby przyszłość mogła być lepsza, a nie spierajmy się o 0,6% sprzed 10 lat. To jest naprawdę idiotyczne. No to jeszcze 3 grosze swoje, proszę, żeby dołożył. Nie wiem, dlaczego pan Paweł Szrot. Z panem posłem Bielanem powinien pan z panem posłem Halickim polemizować, bo zdaje się, że to pan przewodniczący Donald Tusk jest gorącym przeciwnikiem pracowników sezonowych w Polsce i wypełniania polskiego rynku pracy o ten tworzenie komponent. Nawet miejsc pracy, przeciwnikiem nie tworzenia strategii. Miejsc pracy? Nawet nie mamy strategii. Pracowników sezonowych. Nie, no. Dobrze, panie ministrze, to jest spór historyczny czy spór realny, spór o to, co się tu dzieje? Jest to bardzo zabawny błąd szkolny, właściwie przedszkolny Platformy Obywatelskiej, która zwróciła uwagę na własne niedociągnięcia nieprzemyślanym pozwem w trybie wyborczym. Pamiętam, bijąc się we własnej piersi, też kiedyś na którymś z dawnych sztabów przedstawiłem taką koncepcję, żeby sprostować błąd przeciwnika, który się tam pomylił chyba. 1000 zł płacy najniższej, ja mówiłem, że przecież to jest 970. No, od razu zostałem sprowadzony przez kolegów na ziemi, nie wolno robić takich rzeczy. Dobrze, ale to proszę... Dyskusję koncentruję na tym konkretnym temacie. Proszę nie płakać z powodu błędów Platformy, bo w gruncie rzeczy tutaj koalicja Zjednoczonej Prawicy. Dobrze. To ja teraz oficjalnie powtórzę apel pana prezydenta. Rodacy, idźcie na wybory jak najliczniej. Dobrze, idźcie na wybory, a właśnie, no to ja teraz bym chciał... Nie kłamcie. Tylko jedno zdanie, bo pan przewodniczący Gawkowski mówi słusznie, że bezrobocie to jest problem lat przeszłych, to jest problem Tuska. Problem polega na tym, że Tusk chce wrócić. To jest dyskusja o przyszłości. Ale wrócić z bezrobociem? To jest oczywiste? Gdyby Tusk był premierem... Ale to jest oczywiste, że on intencjonalnie doprowadzi do bezrobocia? W Polsce nie będzie przez 3 lata. Ale Tusk chce wrócić. Panie Adamie. Tusk... Polskie firmy chcą pieniędzy inwestycyjnych z KPO, czekały na nie, mieli je obiecane 2 lata temu. Miało być 270 miliardów na inwestycje. Oni na te pieniądze czekają i oni czekają na ułatwienia, w zatrudnieniu pracowników. Wczoraj rozmawiałem z doskonałą wójt jednej z gmin pod Radomiem. Powiedziała mi, że tylko w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadziła na inwestycje w wysokości ponad 50 milionów złotych przy budżecie inwestycyjnym. Dobrze, a teraz... Milion rocznie. Panowie. Rządów Zjednoczonej Prawicy... Panowie, mam takie pytanie techniczne. Czy panom zależy, żeby to, co panowie mówią, docierało do słuchaczy i widzów? Bo mam wrażenie, że wam to jest kompletnie obojętne, że gdyby to były jakieś takie, nie wiem, miecze świetlne, to by panowie za nie chwycili i by tutaj się zaczęło takie... Jeszcze raz wytłumaczę, co przed chwilą powiedział. Nie, bo ja chciałabym teraz, żeby pan wytłumaczyć coś zupełnie innego. Które jest nieewidencjonowane, bo wychodzi poza budżet. Dzisiaj 1/4 polskiego zadłużenia jest poza budżetem. Nawet może więcej. To jest chyba nawet te 460 miliardów, jak pamiętam. 420 miliardów tego. To są papierowe pieniądze, które będziemy spłacać przez lata, przez dekady, za które to właśnie być może w niektórych gminach, których Prawo i Sprawiedliwość rządzi, mogą we się wszystkich praktycznie mogą gminach, się wójciny dziękuję za tę część wykazywać. Dyskusji. Zapłacą za to kolejne. Panowie, panie redaktor, nie. Słuchają nas mieszkańcy, włodarze powiatu sępoleńskiego. Wszyscy słuchajcie tego, co mi pan poseł Halicki. Nie będzie tych pieniędzy. Nie będzie nic się w gminach działa. Bo one będą te, które się nam należą. Drodzy panowie, podejrzewam... Podejrzewam, że z powodu panów zachowania już nas nie słuchają ani w powiecie sępolińskim, a być może w sępoleńskim, ani w żadnym innym powiecie, ponieważ wyłączyli odbiorniki, czy to radiowe, czy telewizyjne, bo mają was dość. A ja chciałam zapytać, czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście będzie jedynką listy świętokrzyskiej? Pana Adama Bielana. Niech pan nie udaje, że pan nie słyszy, bo pan tak patrzy jakoś. Pan prezes Jarosław Kaczyński będzie liderem listy w bardzo ważnym okręgu. Listy będą ujawnione w ciągu najbliższych, myślę, kilku dni, w przyszłym tygodniu.
Tyle mogę powiedzieć. Dla nas wszystkie okręgi wyborcze są bardzo ważne. Cała Polska jest... Ale to jest dobry pomysł, żeby był na Świętokrzyskim, tak? Panie redaktor. I nie są tak wstrzemięźliwi. Przepraszam pani bardzo. Zadaje pytania, w których gdybym powiedział, to musiałbym ujawniać. Ale już inni ujawnili. Inni ujawnili, to może pan potwierdzić. Ale pewną niespodzianką. Bardzo, panie nie chcę redaktor. Tego potwierdzać w żaden sposób. Ila? Nie chcę tego potwierdzać, proszę poczekać kilka dni. Jesteśmy na finiszu prac nad listami całej Zjednoczonej Prawicy. Listy są bardzo mocne. W większości, praktycznie we wszystkich okręgach jestem przekonany, że... Nie wymagam tak długiej odpowiedzi, ponieważ mamy już bardzo mało czasu. Panie redaktor, ja tylko chciałem zapytać, ale w czym ten region świętokrzyski, ten okręg jest gorszy od Warszawy? Tam są tacy sami brawo. Polacy, więc brawo. Ja zachęcam pana Kaczyńskiego, żeby rzeczywiście wystartował z tego okręgu, z województwa świętokrzyskiego. Przekażę to panu prezesowi. Ale dziękuję za tą wypowiedź, panie ministrze. Ona jest rzadka. To jest bardzo piękna ziemia. Bardzo piękna ziemia, geograficznie, turystycznie i tak dalej. Więc ja uważam, że rzeczywiście Świętokrzyskie też dobrze się kojarzy. Tam powinien prezes Kaczyński pokazać swoją moc. Ja tylko chciałam zapytać jeszcze na koniec, tak ogólnie, jak te listy są układane? Czy to są listy wstępne? Znaczy nie wstępne, głównie pana Andrzeja Halickiego, bo u was jest jak jakoś to tak. Bo jeżeli była listy. Pani Jana Kantak, to już jej nie ma, to nie było wstępne? Jana Szostak. Szostak, przepraszam. Jeżeli ktoś się nie zgadza z czymś, co dla no nas właśnie. Jest bardzo istotne, jeszcze była taka w tym pani... wypadku chodzi to też o politykę bezpieczeństwa, o której rozmawialiśmy, to nie będzie na listach, no to wiadomo. I musi wybrać albo. Wybrała co innego. Też była taka pani, która krytykowała Ukraińców i Ukrainki. A propos polityki jest bezpieczeństwa, to na pozycji lidera macie człowieka, który... Dziękuję panu bardzo, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Janę Szostak przygarnia Lewica, ale już nie rozwiniemy tego tematu, ponieważ już przekroczyliśmy czas. Dlatego Krzysztof Gawkowski, Adam Bielan, Andrzej Halicki. Dziękujemy bardzo. Boże, już nawet już panowie mnie tak zakręcili w głowie. Bartosz Kownacki, Marek Sawicki. Miłej niedzieli. I Paweł Szrodba. Adam, idziesz do usłyszenia, do zobaczenia.